Coinsy na każdą platformę, płatność SMS, PaySafe Card oraz przelewem, a także 7% coinsów więcej z hasłem Lachu. Zapraszam na fifacoins.pl, link w opisie. Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Pack Openingu, w końcu Pack Opening na YouTubie. Wiele osób pytało, Lachu, dlaczego nie ma Pack Openingów, dlaczego ty tego nie wrzucasz, co się dzieje? Inni wrzucają, a ty nie? Otóż chodzi o to, że ja Pack Openingi najczęściej robię na streamach i niektórzy o tym wiedzą, ale są też osoby, które nie mają o tym pojęcia, więc pod spodem macie mojego hitboxa i macie mojego Facebooka, tam sobie obserwujcie, ja piszę zawsze, jak robię Pack Openingi, z reguły to są środy, około 20, ale czasem też w tygodniu sobie coś robię. Tutaj trafiłem takich zawodników ostatnio na live'ie charytatywnym jak Hazard, Naldo, Pjanic, Inform, Courtois, tych wszystkich, których tu widzicie, ja sobie sprzedaję teraz. Przejdźmy sobie jeszcze do mojego klubu i tam wam pokażę innych, których trafiłem. Okej, tutaj mam resztę, wypożyczony Lewandowski, Inform do Inform, Aguero, Pepe, Coutinho i tak dalej. Naprawdę bardzo wielu fajnych zawodników, Dybala też się pojawił, czy Ramirez, prezes Nagulma, i powiem wam, że ja byłem w szoku, dlaczego na PC-cie tak fajnie to wszystko wypada. Kto tam był jeszcze z Legii, nawet nie wiem. Dobra, mniejsza o to. Słuchajcie, tu więcej informów trafiłem w ciągu jednego od otwierania za 2 miliony. Trafiłem 11 informów, a jak otwierałem na Xboxie, wydaje 500 000 praktycznie tygodniowo. I tam tylu informów za cholerę nie nazbieracie, chociaż wydałem już chyba 10 milionów, jak nie więcej, właśnie na Xboxie, na paczki. Ale bez zbędnego gadania przejdźmy sobie do paczek, tych, które was interesują dzisiaj w tym odcinku. Są to paczki promocyjne, złota paczka rzadkich kart. W tej paczce znajdziesz najrzadsze karty złote, zawiera 12 różnych kart, m.in. zawodników i karty jednorazowe. Wszystkie złote, wszystkie rzadkie. Tak to wygląda, więc otworzymy sobie 10 takich paczek i zobaczymy, co będzie w środku. Oczywiście, jeśli wam się podoba otwieranie również na YouTube, zostawcie lajka. I jeszcze do was będę miał jedną prośbę, co my tu mamy. W ogóle podpiąłem sobie w końcu pada, także wygodniej mogę to sobie teraz otwierać. I być może będę grał z wami też na PC-cie, na live'ach. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie. Mamy drugą paczuchę i w środku jest glik. O, i kolejny inform! No patrzcie na to, no to jest niemożliwe. Jakim cudem tak to tutaj sypie? On chyba nie jest zbytnio drogi, ale to jest następny inform. Niby to jest inform wart Quicksell, ale to jest kolejny inform. To jest niesamowite. Ja nie rozumiem, dlaczego na PC-cie są tak dobre trafy. O co tutaj chodzi? Czy po prostu mniej paczek jest otwieranych? Przez to jest większa szansa? Klisi? Nie. Evra, no dobra. Tutaj będę sobie kolekcjonował raczej te karty takie... te karty już takie naprawdę fajne lub informy. Aha, no i pamiętajcie jeszcze o jednym, mam do was bardzo wielką prośbę o Jonas. Jeśli ktoś wytrzymał do tego momentu, już nie przewinął, to pamiętajcie, żeby zostawić suba na YouTubie, bo ja zobaczyłem, że 50% osób, które mnie oglądają, nie mają zostawionej subskrypcji u mnie na kanale. To jest darmowe, wystarczy pod spodem, pod tym filmem kliknąć przycisk subskrybuj i tyle. Będziecie mieli informacje o moich najnowszych filmach. Nie wiem, dlaczego ludzie tego nie robią, dlaczego nie klikają, ale jeśli ktoś jeszcze nie ma suba, to proszę zostawcie takiego serdecznego suba za te paczki, a ja zobaczę, co jest jeszcze w środku. Co my tu mamy? Inform trafiony. Ajajaj, oprócz tego no nic ciekawego na razie. Także być może tych paczek będę wrzucał więcej na YouTube. Jeśli tylko chcecie, będą jakieś paczki specjalne, to jasne, mogę wrzucić. Karim? Nie, Remi. Ajajaj, już myślałem, że Remi tutaj będzie. Nie Remi, tylko Karim Benzema. Zostały 3 paczki, tutaj to szybko leci, tylko 10 paczek, więc odcinek nie będzie długi. Co my tu mamy? Bramkarz, serio, Perin. Ej, no jeszcze jednego informa by się przydało. Dwie paczki do końca, ale ostatnio to co sypało. I Hazard, i informy, i Courtois, który jest świetnym bramkarzem. Przecież mamy tutaj brawo. Tak na razie jeden inform, który nie był zbytnio wiele wart. No i ostatnia paczka, także szybciutki odcinek. Mam nadzieję, że podobają wam się też paczki na YouTubie. Co my tu mamy? Monreal, no świetnie. Ojojojojoj, herb Realu Madryt. No nic. Ja sobie jeszcze poczekam na jakieś inne specjalne. A tu jeszcze jedna, bo ja była paczka złota darmowa. Wow. Co my tu mamy? Pras. No cóż, mam nadzieję, że ten odcinek taki krótki, ale paczkowy, że tak powiem, wam się podobał. Ja sobie poczekam, aż reszta mi się posprzedaje. I następnym razem, jak będą jakieś. A dobra, tego skwiksulujemy. Następnym razem, jak będą jakieś paczki też takie właśnie, to we mnie wam wrzucę. Także trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Na razie. I piona.